Wiesz, co jest największym problemem tego filmu? Że jego wiele osób ogląda przez pryzmat osoby, która jest trzeźwa na imprezie pełnej pijanych ludzi. I wtedy zaczynasz oceniać człowieka i mówisz, kurde, ale ty gadasz głupoty. Cześć. Cześć. Dzisiaj mamy dla was recenzję filmu, na których wszyscy czekali, a właściwie chyba wszyscy czekali na naszą recenzję, nie wiedzieć czemu. Tak, bo na grupie stworzył się swego rodzaju podział, niektórzy są bardzo, bardzo na tak, a niektórzy bardzo, bardzo na nie. I teraz pytanie, po której stronie opowiedzą się sfilmowani? Ale zanim przejdziemy do filmu, chcielibyśmy wam powiedzieć o ciekawej nowej książce. Książka Kuby Kołysza pod tytułem YOLO. Z hashtagiem. Hashtag YOLO. Opowiada o podobnym pokoleniu, wydaje mi się. Właściwie o tym samym chyba, tylko z zupełnie innej perspektywy. I chcielibyśmy, żebyście w komentarzach pod tym filmem, nie na Facebooku, nie na grupie, w komentarzach pod tym filmem napisali, jaki według was film ostatnich lat najlepiej oddaje obraz pokolenia dwudziestoparolatków. I dlaczego? Tak. Kim jest Kuba? Kuba Kołysz to jest nasz dobry kolega z kanału Urbany Film. No, na razie mój. Oni zaczęli te dyskusyjne vlogi o filmach kręcić, a my po prostu podłapaliśmy temat. I po reklamie. Wszystkie nieprzespane noce. O wszystkich nieprzespanych nocach i skacowanych porankach nadchodzących po nich. O pokoleniu dwudziestolatków, podobno. Cały film opowiada o, jak sam tytuł wskazuje, wszystkich nieprzespanych nocach pewnego pokolenia, a w zasadzie tutaj bym naprostował pewnej grupy społecznej tego pokolenia. Próbują definiować sami siebie, wpadają w jakieś dziwne towarzystwo i rozmawiają z zupełnie nieznanymi, napotkanymi osobami na tematy pseudofilozoficzne. Kocopoły po prostu prawią. Znaczy generalnie no. Dobra, dokończę fabułę, bo... Mamy głównego bohatera, który skończył związek ze swoją dziewczyną i teraz szuka kogoś nowego, szuka kolejnych wrażeń, czegoś więcej, jakiegoś sensu w swoim życiu, więc od domówki do domówki, od dyskoteki do dyskoteki, od piątku do piątku jego życie się toczy. Praktycznie nie oglądamy w tym filmie dnia, tylko wszystko dzieje poranki się nocą. Ewentualnie. Tak, ewentualnie poranki skacowane. Tak. To jest jakaś zabawa, kurde. To co teraz robimy i w ogóle to jest zabawa po prostu. Nuda. Dwa lata. 17 godzin rosnek. Mam w głowie jakieś archiwum pięknych momentów i możemy tam zawsze sięgnąć. Kurwa, 17 godzin? Ja mam straszny problem z tym filmem. Serio, ja jestem w wieku tych bohaterów. Jakby ty właściwie też. Jeżeli pokolenie mówi takim głosem, no to mamy wszyscy przejebane, nie? Nie wiem, na etapie szukania takim, na jakim są bohaterowie tego filmu, to ja byłam powiedzmy w liceum. Ale dobra, nie oceniając tutaj bohaterów, których chyba Marczak też nie chce oceniać, przedstawia ich dosyć obiektywnie, ale jednej rzeczy tutaj nie rozumiem. Po co ich przedstawia? Ponieważ dla mnie w tej opowieści nie dochodzimy do żadnego clue. I ja rozumiem sam gatunek sztucznego dokumentu, jakiegoś mockumentary i tak dalej. Tylko, że to musi mieć jakiś sens. Dla mnie ta opowieść jest nieciekawa. Wszyscy bohaterowie tego filmu cierpią na koelizm po prostu. No. Na weltschmerz wielki. To jest bardzo ważne, co zaznaczyłaś, czyli jest to swego rodzaju fabularyzowany dokument i ludzie o tym nie wiedzą i często nawet spoglądają w kierunku kamery, bo nie wiedzą, że tam będzie kamera. To już na przykład sceny domówek widać ewidentnie, że tam są zatrudnieni statyści i wszyscy się bawią tak, jak się powinni bawić i wdają się w jakieś ewentualne dyskusje z głównymi bohaterami. No i te dyskusje bywają różne, ale one są tak potraktowane, jakby były właśnie taką dyskusją w amoku trochę pijanego, trochę naćpanego człowieka, który od domówki do domówki krąży bez wyraźnego celu, bez wyraźnego powodu. Jasne, i ja to rozumiem. Każda pijacka rozmowa ma ten moment, który jest ciekawy. Tak, a potem jest tutaj moment, który tego już nie ma. I formalnie
ten film opowiada to dobrze, tylko że to nie ma treści dla mnie. A skupmy się na chwilę na formie. Powiem szczerze, że byłem bardzo mocno zaskoczony tym, jakie nowoczesne formy montażu, formy takie audiowizualne proponuje Marczak tutaj. Tutaj jest ekstra formalnie, tak? I wiemy, że jest chaos i tak dalej, i tak dalej. Co to opowiada? No opowiada ładnie, ale co? Ja ten film odbieram przez pryzmat takich mikroscenek, jakichś takich wspomnień. To mnie tylko uświadamia, że ja ten etap, powiedzmy, mam bardzo dawno za sobą i nie chcę się tutaj stawiać w pozycji kogoś lepszego na przykład. Te wszystkie myśli gdzieś tam wracają i przywołują jakieś wspomnienia. To definiuje nas przecież jako ludzi. Każdy z nas ma wspomnienia, których może nie chce pamiętać. Jeden z tych chłopaków jest absolwentem ASP bodaj. Mhm. Więc myślę, że coś tam w głowie ma i ma faktycznie jakieś przemyślenia, które warto byłoby tutaj opowiedzieć. Michał, czyli ten drugi chłopak, on jest w ogóle jakby dużo ciekawszą dla mnie postacią. Bardzo samoświadomy w tym, co mówi i sam się z siebie śmieje. I to jest spoko, to rozumiem. Nie rozumiem takiego nakręcania się taką pseudopoetyką. Ja właśnie myślę, że to jest właśnie taki trochę na przekór, bo widzisz, Marczak nawet nie próbuje wyciągać wniosków z tych strumieni świadomości, które są po prostu momentami bełkotem. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Okej, okay, ale ja na przykład uważam, że przez to, że on nie próbuje ich w żaden sposób ocenić i tylko tak ich przedstawia, a to też jest przecież wyreżyserowane, tak naprawdę on nie działa na korzyść tych bohaterów. Uważam, że są pokazani powierzchownie i że ich relacje są naszkicowane bardzo taką cieniutką kreską tylko po to, żeby były. Przystojniaka w chuj. No. Oczywiście. Dla mnie ten film, tak jak powiedziałem, to jest taki strumień świadomości, oczywiście bełkotliwej momentami, ale też takiej hipnotyzującej. Ta muzyka dobra, jest Kendrick Lamar, jest muzyka klubowa i to wszystko nasuwa skojarzenia. Jeżeli miało się w jakimś sensie, powiedzmy, styczność z tym środowiskiem osób, które poszukują, może próbują po prostu w jakiś sposób zapełnić swój czas i tak dalej, to wszystko, co oglądamy na ekranie, nasuwa skojarzenia. Formalnie mnie to zaskoczyło, nawiązywało trochę do tych sundance'owych, powiedzmy, amerykańskich filmów muzycznych. To jest film skrojony pod Sundance, tutaj nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, on został zmontowany specjalnie pod Sundance 2 tygodnie przed festiwalem. Gdybym mogła wyłączyć wszystkie dialogi w tym filmie, to mi by się go świetnie oglądało, naprawdę. Jesteś nieczuły, skupiony na sobie i ruchasz moją byłą dziewczynę, kurwa. Mógł się ukryć. A ja? Wydaje ci się sztuczny. Trochę tak. Od niego trzeba się albo odbić, albo pokochać. Ja na przykład jestem totalnie w połowie skali. 5 na 10, czyli nasze 3. Dla mnie to jest takie naciągane 4. Jeżeli macie ten taki switch on, jeżeli potraficie przyjść na imprezę w pełni trzeźwi o godzinie 22, a mimo wszystko odnaleźć się na tej imprezie, to na wszystkich nieprzespanych nocach też się odnajdziecie. Taki wniosek z mojej recenzji. Okej, dobra, widzimy się następnym razem, pa!